Kolejna nowość grupy WB, tym razem domena lądowa, czyli rozwijany wraz z partnerami pojazd, który jest uzbrojony w tym przypadku wyrzutnie Warmate Tube Launch. Czy możemy się dowiedzieć czegoś więcej o tej konstrukcji? To jest kolejny element wpisujący się w ochronę życia polskich żołnierzy. Innymi słowy, zastępowanie w najbardziej ryzykownych funkcjach, których są, systemami bezzałogowymi, systemami zdalnie sterowanymi albo systemami opartymi na sztucznej inteligencji. Tutaj dotyczy to samo. To jest pojazd, który jednocześnie może być załogowy lub bezzałogowy w zależności od sytuacji, który może być wyposażony w różnego rodzaju sprzęt z grupy WB, w różnego rodzaju sensory, ale też efektory. Takim efektorem może być wyrzutnia Warmate'ów TL-R lub C, w zależności od tego, co potrzebujemy. Takim efektorem może być zdalny moduł uzbrojenia różnego typu, różnie wyposażony, łącznie nawet z wyrzutniami przeciwpancernych pocisków kierowanych. Wszystko, czego sobie chcemy od cięższego pojazdu, możemy tutaj użyć. Ta platforma nam pozwala na bardzo duże możliwości, a jednocześnie wpisuje się w wymagania Wojska Polskiego, aby zwolnić z tych najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo funkcji żołnierzy, żeby oni byli wspomagani tego rodzaju pojazdami. Dzięki temu, że to są pojazdy zdalnie sterowane, to taki poziom przyzwyczajenia do systemów bezzałogowych jest to jakby trochę mniejszy. To on na razie nie działa zupełnie sam, może takie funkcje wykonywać, ale powiedzmy sobie, cały czas należy raczej wprowadzać tego rodzaju rozwiązania powoli, konsekwentnie do wojska, żeby użytkownik się przyzwyczaił i jednocześnie poznał, gdzie lepiej je wykorzystać, co w nim pozmieniać. Całą filozofią naszą od początku działania jest praca z użytkownikiem dla użytkownika. Czy taki pojazd może być wspomagany przez inne systemy grupy WB, na przykład powietrzne, rozpoznawcze? Cały czas mówimy tutaj, wszystkie systemy grupy WB, które istnieją, wymieniają się wzajemnie informacjami. Także taki pojazd może funkcjonować samodzielnie, ale może też funkcjonować w połączeniu z bezzałogowcami, dzięki temu trwa retransmisja sygnału, na przykład może się poruszać dalej. Może dostarczać informacji, które są do systemów latających, do innych systemów lądowych, może się takich pojazdów poruszyć kilka jednocześnie, każdy może mieć różną funkcję w zależności od potrzeby. Może być też do tego dostosowane specjalne pojazdy, na przykład, nie wiem, analityczne czy wozy kontrolujące dużą liczbę podobnych systemów i tak samo wymieniające je na bieżąco systemami powietrznymi. Co więcej, one oczywiście są połączone też z naszymi systemami sztucznej inteligencji, które analizują na bieżąco ze wszystkich źródeł tych możliwych, czyli z sensorów pojazdu lądowego, z sensorów platformy powietrznej, czy nawet morskiej, sygnał, analizują, podpowiadają, też wspomagają możliwości dowodzenia. A czy tego typu pojazd może na przykład wspierać systemy artyleryjskie, być na przykład platformą rozpoznawczą wpiętą w system Topaz na przykład? Oczywiście, że tak. Jak jeszcze podkreślę jeszcze raz, wszystko co grupa WB konstruuje, co rozwija dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, jest rozwiązaniem systemowym. To są pewnego rodzaju klocki, które się można wzajemnie powpinać ze sobą, żeby tworzyły większy obraz. To jest nasza ogromna zaleta. Systemowość pozwala na wykorzystywanie pewnych elementów, dołączanie, które są potrzebne, a jednocześnie w razie np. poniesienia strat możemy szybko wpinać w nie inne i tworzyć też bardzo elastyczne grupy zadaniowe, w które np. wchodzą bezzałogowce latające, powietrzne, mogą wchodzić pojazdy, ale mogą wchodzić, tak jak tutaj widać na tym zaraz za mną, kombinacje tych dwóch elementów, to znaczy pojazd, który transportuje platformę bojową bliżej miejsca walki. Natomiast ten pojazd, nie ukrywam, wygląda znajomo, więc chciałbym zapytać, jakie są pierwsze jego początki oraz czy jest możliwość przerzucania go drogą powietrzną. To jest wspólny produkt, który grupa WB rozwija z firmą Auto Podlasie. Mamy podpisane umowy na ten temat. Także jest to platforma lądowa, która już w niektórych odmianach trafiła do Wojska Polskiego, co ułatwia jej wprowadzenie. Także jest to produkt już częściowo znany w wojsku, użytkowany, który zbiera dobre opinie, a w połączeniu z tym, co robi grupa WB, z naszymi systemami łączności narodowej, z naszymi systemami rozpoznania, z tymi systemami uderzeniowymi, domyka to pewną wspólną całość, odsuwając zagrożenie od polskiego żołnierza na taki dystans bezpieczny. Czyli rozumiem, że też te platformy będzie można przerzucać drogą powietrzną, podwieszone pod śmigłowcami, bądź zrzucać na platformach dystantowych z podachronem? Panie redaktorze, użycie platform zależy od naszego użytkownika. To on sobie to wybiera. My nie wchodzimy w tego rodzaju szczegóły z dwóch powodów. Po pierwsze, użytkownik czasami dostosowuje je do swoich potrzeb, rozszerzając jakby nasze propozycje. A po drugie, ze względu na sytuację międzynarodową, wolimy nie podpowiadać, jak mogą być użyte tego rodzaju rozwiązania. Rozumiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.